swojego czasu bardzo mocno pan, że tak powiem, tutaj mówił o słabej współpracy z władzami lokalnymi, że bardziej chciałby pan nawiązać szerszą współpracę, wspomóc w różnych inicjatywach. Jak obecnie to się układa? Bo nasza rozmowa miała miejsce już jakiś czas temu. Wie pan, ja podnosiłem wiele tematów, o których powinniśmy rozmawiać. Dzisiaj władze tego miasta doprowadziły to miasto w to miejsce, w które jest. Może wykonuje się i dosyć dużo inwestycji, ale wiara w te władze naprawdę w tym mieście już legła w gruzach. Ale to też ta władza zrobiła wszystko, żeby to zaufanie społeczne tracić. Jeżeli sprzedaje się ludzi razem z ich domami, jeżeli z jednej strony zabiera się ludziom po 5-10% czy tam 15% od pensji, a z drugiej strony temu samemu dyrektorowi szpitala daje się nawet złotówkę tej nagrody, to już jest szalbierstwo jakieś. To już jest coś, co mi trudno, nawet ja nie potrafię tego nawet. Chcę powiedzieć, jak kontrakt jego tam w jaki sposób jest skonstruowany. Mniejsza, to od niego powinno się zacząć. Skoro doprowadziłeś do tego, że dzisiaj trzeba ludziom zabierać pensję, to źle zawiadywałeś tym szpitalem. Ale powiem szczerze, na to, co robiono z tym szpitalem, pozwalał pan prezydent, ale tak naprawdę i pozwalały też gruziąckie media. Mało było krytyki w tym względzie. Wszyscy się cieszyli, że mamy piękny szpital. Ale wszyscy dzisiaj wiemy, że te długi szpitale, obojętnie co ten dyrektor opowiada, są naprawdę okropne. Zły kontakt z Narodowym Funduszem, źle trafione inwestycje doprowadzą do tego, że dziś mamy tak naprawdę zagrożenie dla budżetu miasta. Jeżeli nikt nie chce tego słuchać, to skończy się to katastrofą. No właśnie, czy te takie pewne ruchy tutaj miasta, sprzedaż kamienic, różne tutaj ruchy związane z budżetem, czy to nie jest jakby taka fala wstępna, uderzeniowa, związana z kryzysem miasta i jego finansami? I prawdziwymi, już na papierze, a nie tylko w sferze wirtualnej. Ja ten kryzys miasta już widzę nie od dzisiaj, tylko od zeszłego roku. Wtedy, kiedy został pierwszy wzięty kredyt na bieżącą działalność miasta. Wtedy, kiedy już się bierze takie fundusze i zaczyna kredytami spłacać kredyty, to już wiadomo, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna i ktoś tutaj czegoś do końca nie dopilnował. No nie będziemy mówić, że nie dopilnował tego skarbnik miasta, sekretarz czy tam wiceprezydent. Osoba odpowiedzialna jest jedna, prezydent miasta. Jak nie panuje nad swoimi podwładnymi i nie dostaje wiarygodnych sprawozdań, żeby w każdej chwili mógł korygować to, co dzieje się w mieście źle, to znaczy, że nie panuje nad sytuacją i trzeba to zmienić i wszystko. W nadchodzących wyborach samorządowych stanie pan w szranki, że tak powiem, o fotel prezydenta, bo pamiętam tutaj kiedyś pan wspominał, że znajomi z Platformy tutaj regionalni namawiali pana, żeby nie startował pan w poprzednich wyborach, żeby był jeden kandydat i wtedy miał pan wahania, czy to będzie ten dobry kandydat. To znaczy nie, swego czasu było tak, że ja jakby poparłem pana prezydenta w tych jego zamiarach politycznych i muszę powiedzieć, że popełniłem wielki błąd. Dzisiaj tego bardzo żałuję i mam nadzieję, że będzie można to w przyszłości sprostować. Czyli wybory? Muszą być za rok. Dobrze, dziękuję.